Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To są bardzo piękne słowa. To są słowa prawdziwego przyjaciela. Tego, który każdego dnia ma do nas wyciągniętą rękę. Jest nam trudno, ciężko. Każdy z nas przeżywa coś w swoim życiu. Ma różne problemy. Przychodzi przez różne utrapienia. Ale byśmy się nie bali przyjść do Niego. Oddać Mu to wszystko. Prosić Go o pomoc. On na pewno nas nie zostawi. Ten, który do nas mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To On jest naszym prawdziwym przyjacielem. To On tak naprawdę nas bardzo kocha. Ma zawsze otwarte serce dla nas wszystkich. To On z miłości dla nas dał sobie przebić bok, gdzie wypłynęła krew i woda. Pamiętajmy, że On nas bardzo kocha. Oddajmy Mu wszystko. Prośmy Go o pomoc. I On nas nigdy nie zostawi samych.